przeskrobała twoja postać, że wylądowała w tym ośrodku? Moja postać ma trudną sytuację w domu, ponieważ jest dzieckiem z pierwszego związku swojej mamy, bardzo toksycznego związku. Gdzieś ta mama przelała na Ninę całą złość i nienawiść, która była skierowana w stronę ojca Niny. A Nina ma też siostry z już nowego związku mamy, które traktowane były zupełnie inaczej. I to zderzenie między tym, jak ona była traktowana, jak te siostry, powodowało to, że ona chciała bardzo na siebie zwracać uwagę. Robiła różne rzeczy, chodziła na imprezy, brała narkotyki, piła alkohol i przychodziła w środku nocy do domu i robiła awantury, kłóciła się bardzo z mamą. W końcu na jednej z tych imprez podpaliła mieszkanie. Swoje, znaczy rodziców. I w wyniku tego pożaru jedna siostra bardzo ucierpiała, została bardzo poważnie poparzona i to był taki już ostateczny powód, dla którego trafiła do MOW-u. Natomiast to wszystko brało się z chęci zwrócenia na siebie uwagi i po prostu takiego wołania o to, że hej, ja też jestem w tej rodzinie i nie rozumiem, dlaczego jestem traktowana inaczej i karana za coś, co nie jest w ogóle moją winą. Co walczy w takim razie twoja postać w tym serialu? Oprócz tego, o czym teraz powiedziałam, jeśli chodzi o te rodzinne sytuacje, Nina bardzo dba o to, żeby MOW był miejscem bezpiecznym i takim, to jest jej dom. Ona tak o tym mówi, ona się czuje w MOW-ie 100 razy lepiej niż w swoim prywatnym domu, więc ona walczy o to, żeby tam wszystko działało tak, jak powinno. Dlatego jeżeli dzieją się złe rzeczy, to ona staje murem za kolegami albo sama jest nawet prowodyrką i idzie na barykady, bo nie pozwoli na to, żeby ktoś w jej domu po prostu robił złe rzeczy. Tyle.